Dariusza, to film. Pod tytułem Koń, który jeździł konno. Którym było bardzo głośno. Który zdobył wszystkie nagrody. Rzecz dzieje się w Polsce. W Łodzi. Albo w Wałbrzychu. Albo w Familokach na Dolnym Śląsku. Lecz zdjęcia są kręcone częściowo na Litwie, częściowo w Katowicach. Bohater, którego nazwałem roboczo. Jasiek. Mieszka w radioaktywnym bloku. Pewnego dnia jego pijany ojciec, górnik, zataczając się na stary poniemiecki kredens z witrażykami, łamie sobie obie ręce i obie nogi. Na rodziny Jaśka zaczynają się ciężkie czasy. Lubił trzymać chorą na raka rodzinę. Chłopak jest bezrobotny. Wpada w to środowisko. Wszędzie przemoc. Ponure gory blokowisk, wyciekające baterie, palące się rowery, komputerowe symulacje hołd. To właśnie na jednej z nich nasz bohater dostrzega głuchą i ślepą, ale całkiem do rzeczy wyglądającą Monikę, która ona grzebie sobie melancholijnie patykiem w osypujących się pikselach. Zaprzyjaźnia się z nią. Razem zbierają złom na uranowych górach upadającej Stoczni Gdańskiej, którą świetnie nam zresztą zagrał Czarnoby. Monika uczy go dostrzegać to, czego w naszym tygodniowym, zabieganym trybie życia nie widzimy my ludzie normalni. Niestety. W tym samym czasie brat Jaśka zachoruje na białaczkę. Też on, Jasiek, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Dziękuję.